Siemano. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak i czym kleić stalowe rynny z osprzętem, czyli z oślepkami, z kolanami, z zakrętami, narożnikami zewnętrznymi w tym przypadku. No i jak wzdłużnie kleić taką rynnę. Rynna docięta na wymiar. Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca, stosowana najczęściej przy autach na łączeniu dwóch lub więcej blach. Ostatnio też tą masą wkleiłem szybę w samochodzie i się trzyma. Nakładam wdenko klej. Tutaj w ten wręb, tak na równo, teraz się wydzwoniłem, założyłem rękawiczkę i ewentualny brud zostanie na niej. Taki jest plan, zobaczę jak będzie. Bo produkt jest dobry, ale przy pracy z nim niestety, ale łapy są całe czarne. Znaczy czarne, w tym przypadku czarne, bo mam też szary i biały. W zależności gdzie używam. Przygotowuję sobie to przed montażem, tak na dzień prędzej. Taśma klejąca. Ważne, żeby była dość mocna. Nie może by to być zwykła papierowa taśma. Chwytam. I teraz wewnątrz nakładam dodatkowo masę w ten narożnik. Cyk. Palucha naślinić, wyprofilować. I to tyle. Zaraz pokażę też, tylko muszę film uciąć, żeby mi nie zniknął szmat, tam leży szmata. Dobra, ucinam i poszli dalej. Trzeba tylko zachować spadek. Ta rynna przyjdzie w tym miejscu, czyli do niej musi wpłynąć. Czyli do środka, do tej wchodzi narożnik. Ale chwila, muszę ogarnąć narożnik. A nie pamiętam gdzie jest. Zaraz wrócę. Mam narożnik. Tak jak mówiłem, musi wejść do rynny. Czyli w tym przypadku rynnę trzeba delikatnie wygiąć. Ten rant. I jeszcze jedna rzecz, mam złapany wymiar, że od końca
rynny do początku narożnika miało być 164. Dlatego znaczę sobie. Zakładam. Narożnik. Sprawdzam na sucho, jak to będzie leżało. Ewentualnie można tutaj wtedy podklepać młotkiem, szybko podginać, ale będzie ok. No i tak, tutaj mi się od razu zrobiła delikatna rysa, czyli wiem dokąd. Nakładam masę. Są oryginalne łączniki do tych rynien, ale nieestetycznie to moim zdaniem wygląda. Wtedy przykłada się rynnę do osprzętu, czy rynnę do rynny, zostawiając tutaj szczelinę i są takie na wierzch nakładane opaski z klamerką. Celowo nie kupowałem tego, mówię, bo mi się to nie podoba. Tak samo nakładam masę tutaj. Świeży kartusz wylatuje jeszcze. No i tak, składam jedno, drugie znowu. Tutaj patrząc, gdzie ta rysa jest. Już siedzi na miejscu. I teraz tak. Wewnątrz. Zbieram tylko masę, żeby nie było progu. Tutaj coś nie wylazło dużo. Mogę delikatnie dołożyć. Tutaj zbieram, żeby nie było progu. Natomiast z zewnątrz nic nie ruszam, nawet jeżeli by wyszło, tutaj mi tak wyszło, nałożyłem zbyt blisko kraju i nie rozcieram tego paluchem, bo pobrudziłbym rynnę. Co prawda można to zmyć na świeżo rozpuszczalnikiem tą masę, ale tak zauważyłem, że zmywam też farbę z rynny, dlatego zostawiam tak, nie dotykając. Jak to wyschnie, będzie guma. Wtedy ostry nożyk, ewentualnie ściąć to i po sprawie. Tutaj nie wyszło, nałożyłem trochę głębiej. I tak sobie przygotowuję dzień prędzej od montażu. Tutaj będzie też trochę kombinacji, bo muszę pozatrzaskiwać, przepraszam, rynajzy na tą rynnę i dopiero całość montować na miejscu, bo już mam powieszony daszek, blachę. Tak trochę od dupy strony, ale w tym jedynym przypadku nie byłem w stanie tego inaczej zrobić. I tyle. W ten sposób kleję denka, narożniki
zewnętrzne, wewnętrzne dokładnie w podobny sposób. I rynne z rynną dokładnie tak samo. Trzeba tylko zachować odpowiedni spadek, pamiętając, w którą stronę płynie woda. Z tego narożnika płynie do tej rynny, bo tam będzie wykręcony, wywiercony odpływ do kosza, do spustu. Pokażę w tym przypadku. Na górze było dość ciasno, było niewygodnie. Tutaj jestem na dole. Pokażę, jak zamontować ten sztucer. Ale to już na miejscu, na dachu. Tyle. Na razie. Dzięki, że obejrzałeś. Jak nie widziałeś pozostałych odcinków, no to zapraszam. I tyle. Do następnego. Cześć.